witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale, w serii, w której to mówimy o psychologii w zawodzie kierowcy autobusu. Dzisiaj powiemy sobie o problemach, które rodzą się w domu i czy przenoszą się one do pracy. Bo często mówi się tak, że ja tu nie przynoszę problemów do pracy z domu, a to nie można przenosić problemów z domu do pracy i z pracy do domu. Jednak psychika jest tak skonstruowana, że jeśli ten problem jest na tyle duży, to nie ma znaczenia, czy jesteś w domu, czy w pracy. I tak ten problem rozwiązujesz, bo rozwiązywanie problemów to jest podstawowa cecha człowieka. Bez rozwiązywania problemów człowiek by nie przeżył, a problem tworzy człowiek generalnie, bo sama sytuacja jest jałowa. To człowiek nadaje temu sens i to człowiek musi ten problem sam rozwiązać. Gdy tego problemu nie rozwiąże, to jest to zagrożenie życia, realne oczywiście dla psychiki i realne zagrożenie życia, więc i tak musisz to rozwiązać. No i wtedy, jak ten problem jest na tyle duży, to wtedy go przenosisz do pracy z domu lub jak jest w pracy, to w domu dyskutujesz o nim, co tam się działo. I teraz bardzo ważne. Jaki rozmiar ma twój problem? Czy jest to duży problem, czy są to małe problemiki, ale jest ich kilka? Bo jeśli tych problemów jest trochę, to też możesz je przenosić z domu do pracy lub z pracy do domu. Tutaj bardzo ważne, żeby sobie powiedzieć, że jeśli dla jednego jakaś sytuacja jest problematyczna, to dla tego drugiego wcale nie musi. Więc jeśli widzisz, że twój kolega z pracy ma problem z żoną, to wcale tak nie musi być u ciebie, to jasna sprawa. A jeśli ma problem z samochodem, to wcale nie musi być tak u ciebie. A jeśli ty masz problem z bolącymi kolanami, jest to dla ciebie ogromna uciążliwość, to wcale problemy z kolanami nie muszą być problemem dla tego kogoś. I to jest bardzo ważne, że sens nadaje człowiek, nie sytuacja jest problemem. Więc warto tutaj się zastanowić nad tym, jak rozwiązać ten problem w bardzo szybki sposób, żeby tego problemu do pracy nie przynosić. I stosować techniki, które oczywiście pomagają, żeby w pracy skoncentrować się na pracy, a potem sobie rozwiązać swój problem i nie przenosić tego do pracy. Są na to sposoby, w tym filmiku oczywiście nie będę się zagłębiał, bo to nie o to chodzi, żeby dawać jakieś techniki, narzędzie, to możemy sobie omówić na konsultacjach. Jeśli jesteś zainteresowany, śmiało pisz na maila, link jest w opisie, wtedy sobie o tym porozmawiam. Tutaj chodzi o istotę problemu, żeby określić, że problem z domu możemy przenosić do pracy, jest to istotny fakt. Jest to istotny fakt. Żyjesz problemem, bo to twój problem, więc naturalnie myślisz o nim w pracy. Jasne. Myślenie o sytuacji z domu wpływa na skupienie na drodze. Jeśli masz jakiś problem i on jest bardzo ważny, to w głowie pojawiają się myśli. Ciągle to trawisz, ciągle mielisz, analizujesz, a jazda autobusem tylko wzmaga to, bo jest cisza, no tam radio gra, nikt nic nie mówi, jesteś skupiona, skupienie to ciągła koncentracja, więc mózg, umysł jak najbardziej będzie wracał do tego, co jest dla niego najważniejsze, a najważniejszy w tym momencie jest dla ciebie problem, więc będziesz o nim myślał. Nie da się być skoncentrowanym przez dłuższy czas na 100%, więc zawsze o czymś myślimy. A akurat jeśli mamy duży problem, to myślimy o tym problemie. Tak jest niestety, albo stety, no bardzo dobrze, że tak jest skonstruowana nasza psychika, bo to pomaga nam rozwiązywać problemy. Tylko problem polega na tym, że nie umiemy tego wyłączyć w momencie, w którym tego potrzebujemy, czyli w pracy, na tyle, na ile tego potrzebujemy. Zazwyczaj dzieje się tak, że zakopujemy problemy pod dywan, porozwiązujemy je powierzchownie, nie skupiamy się na psychologii problemu, no i wtedy ten problem na chwilę znika, ale tak naprawdę emocje, które są w tym problemie, nie znikają. I wtedy to się za tobą ciągnie i ciągnie i ciągnie i wtedy jesteś rozdrażniony i nawet nie wiesz dlaczego i wtedy twoja koncentracja spada. Jasna sprawa. Zazwyczaj obwiniamy o zły humor kogoś lub pasażerów w ciągu takiego dnia, w którym dużo myślimy o tym problemie. Wtedy każdy pasażer jest dla nas problematyczny i wtedy te problemy narastają.
No jasne, jak z tym problemem swoim z domu nic nie robisz, nie rozwiązujesz go we właściwy sposób, to jasne, że potem każdego, kogo napotkasz, obwiniasz o to, że jest na ciebie zły lub na ciebie nawrzeszczał. A tak naprawdę ty swoją reakcją, swoją postawą również komunikujesz o tym, że jesteś nastawiony do tej pracy fatalnie, agresywnie, masz dużo złości, bo nie masz rozwiązanego problemu, a to na pewno może rodzić złość, może rodzić agresję, może rodzić jakiś żal, smutek, który przenosisz do pracy. Emocje również z problemem przenosimy do pracy, tylko najgorsze jest to, że potem obwiniamy o to innych, zamiast tutaj skupić się na sobie, że to okej, okay, no dzisiaj nie czuję się za dobrze, więc mogę być trochę opryskliwy dla pasażerów. Ale ważne właśnie, żeby tutaj nikogo o to nie obwiniać. No niestety mamy do tego tendencję. Warto mieć narzędzie do rozwiązywania problemów w domu. I skoro problem pojawił się w domu, to musi być rozwiązane w domu. I im szybciej rozwiążesz ten problem, tym lepiej. Tylko jeśli byśmy chcieli tutaj zagłębić psychikę jeszcze bardziej, no to byśmy musieli porozmawiać o presji, ale tutaj ucinam ten wątek. Mówimy o istocie problemu. Czy da się oddzielić problemy z domu od pracy? Jest to możliwe tylko wtedy, gdy umiejętnie zarządzamy swoimi emocjami. Czyli redukujemy stres. To też jest jedno z narzędzi, które pomaga zarządzać swoimi emocjami. Bo co zazwyczaj z emocjami robimy? Zakopujemy, zapominamy, nie chcemy o nich w ogóle słyszeć. A potem nagle coś nam się przeskakuje, no i potem wybuchamy i nie wiemy nawet dlaczego. No bo te emocje, które się skumulowały, to jasna sprawa, że potem kiedyś wyjdą. To jakbyś zamknął, nie wiem, coś cuchnącego w puszce i ciągle byś tam dokładał coś. No i wtedy to w końcu się tak skumuluje, że to wybuchnie. A siła emocji potrafi być bardzo duża. Zresztą to widać na drodze, gdzie niekiedy jedna małoludka sytuacja, która być może nie była tym stresorem, tym momentem, potrafi stworzyć taki problem, który wyrodzi bardzo dużą agresję. Także tyle o problemach. Ten filmik miał na celu, żebyś ty jako kierowca się zastanowił, czy nie przenosisz problemów z domu do pracy i czy dobrze zarządzasz swoimi emocjami, które potrafią wyrządzić wiele tutaj niedogodności w pracy. Czy potrafisz zarządzać swoim problemem tak, żeby nie przenosić tego do pracy lub z pracy do domu? Czy masz taką umiejętność? Jak masz, to śmiało podziel się w komentarzu pod tym filmem lub pisz na maila, link w opisie. To by było na tyle. Do zobaczenia. Cześć.